Siemano, tutaj Bartek, Advent of Cyber 3, dzień 16, OS Int i tym razem mamy Ransomware Madness, szaleństwo Ransomware. Mamy krótką historię, czego się tu będziemy uczyć, OS Intu, śladów cyfrowych, takich pierdółek. Świetne miejsce do wyszukiwania to jest Facebook, Twitter, GitHub. Darknetowe, to mamy Tor, Freenet, I2P, IPFS, ZeroNet. Szczerze nie słyszałem o niektórych nawet. Okej, okay, zadanie skupimy się na tym, jak możemy wykorzystywać ClearNet na naszą korzyść. Proces wyszukiwania. Jakieś linki warto poklikać. Co my tu mamy? Google Dorking. Here and here. Tu mamy coś. Going deeper, tu wchodzimy w jakieś githuby, widzimy. Co tu jest napisane? Najbardziej zniechęcającą częścią śledztwa OSINT może być rozpoczęcie i złożenie wszystkich elementów w całość. Nie musisz się martwić, prawie zawsze punkt wyjścia lub jakaś forma odniesienia. Otrzymasz punkt wyjścia lub forma odniesienia, od której zaczniesz. Próbując połączyć fragmenty śledztwa, należy pamiętać, że nie wszystko może mieć związek i nie może istnieć. I może istnieć wiele elementów, które się ze sobą łączą. Nie skupię się zbytnio na jednej rzeczy. Ok. Jesteś oficerem wywiadu, który odpowiada na poszukiwanie dalszych informacji na temat niesławnego gangu Ransomware Greech Enterprises. Tutaj. W odpowiedzi niedawno aktywność ransomware ze strony twojemu zespołowi udało się zebrać to przykładowa notka. I to jest rasistowska notka, ponieważ stwierdzę, że coś po rosyjsku od razu ransomware nie mogli dać po angielsku. Nie rasistowska, to jest chyba bigotyzm? To się to nazywa? Coś pojebałem teraz. From detect to English. Twoje pliki zostały zaszyfrowane przez Grincha, korzystamy z najbardziej zaawansowanych technologii szyfrowania, skontaktuj się z operatorem. Twój identyfikator osobisty to z operatorem możesz skontaktować się jako Grinchu. Hu 321 na wszystkich platformach. Ok. Ok. A to jest ważne po prostu. Ok. Jaka jest nazwa operatora? No to jest to. Na jakim platformie z medium powiązane jest nazwa użytkownika? A LinkedIna nie wejdę tutaj, przepraszam. Mam nadzieję, że to nie jest. Na LinkedInie. Jaka platforma powiązana z identyfikatorem kryptograficznym? Adres Bitcoina. Na jakiej platformie wyciek adres Bitcoina?
Na GitHubie, tak? Tak. Jaki jest osobisty e-mail operatora? Czemu te psy muszą teraz napierdalać? Jakie jest jego prawdziwe imię? Dobra, koniec dnia 16. Dzięki za uwagę. Na razie.